do Lecha nie ma w tej chwili już zagroż zaufania, jeżeli chodzi o tego typu transfery, bo nawet jeżeli się one sprawdzają, to sprawdzają się po dosyć długim czasie, a przypomnijmy, że sytuacja jest ekstremalna, bo Lech potrzebuje dobrych piłkarzy tu i teraz, ponieważ musi to mistrzostwo zdobyć na stulecie, a także z tego powodu, że nie zdobył go od 6 lat, więc jakichś piłkarzy typu rozwojowego i że zobaczymy, to w tej chwili ich sprowadzanie mija się kompletnie z celem, bo ta drużyna musi być po prostu natychmiast i bardzo solidnie wzmocniona. O Żelu po Perejrze nie wiemy za wiele, poza tym, że był zawodnikiem klubów na Słowacji, na Cyprze, między Miomoni, Kozie i Spartaka Trnawa, ale tam sobie specjalnie nie pograł. W zasadzie zupełnie marginalne jakieś występy. No i pograł sobie w Gil Vicente, czyli takim klubie, powiedzmy, drugiego rzutu Ligi Portugalskiej. Prawa obrona to też nie jest absolutnie newralgiczna pozycja. Tam potrzeba oczywiście rywalizacji dla Lana Czerwińskiego, który totalnie opadł, jeżeli chodzi o swoją formę i dyspozycję, i trzeba go naprawdę bodźców, żeby go pozbierać, więc to na pewno będzie taki bodziec. No ale umówmy się, że są pozycje w Lechu do pilniejszego obsadzenia i to w trybie natychmiastowym, więc zakładam, że to jest zapowiedź transferów, a nie tak naprawdę transfer kluczowy.